W jakim celu dzisiaj na targach konkretnym? Konkretnym celu szukam odnawialnych źródeł energii i nowych technologii budowania. I to są dwa tematy takie, które dla mnie w tej chwili są ważne. Czy jako dla przedsiębiorcy, czy też jako dla osoby fizycznej? Osoby fizycznej, która ma zamiar sobie postawić taki mały domek ogrodowy i wykorzystać najnowsze możliwości techniki. Ja się zacząłem tym interesować około miesiąca temu, dwa miesiące temu i docelowo mam zamiar się to sfinalizować w przyszłym roku, na wiosnę. Głównie w stronę fotowoltaiki, magazynów energii. Natomiast szukam technologii, która by uprościła, czy też zrobiła tańszymi budowanie, czyli jakieś bezspojnowe materiały budowlane. Myśląc o domu, myślimy oczywiście o domu XXI wieku, a wiemy w jaki sposób w ostatnich latach te technologie związane z domem na bardzo różnych płaszczyznach, że tak powiem, poszły rzeczywiście w ten wiek XXI. Dokładnie ten wiek XXI można zobaczyć na naszych targach, które się właśnie odbywają w świetnym obiekcie CWK w Opolu. Chcę powiedzieć, że tych targów naszym zdaniem brakowało, nie tylko naszym, ale też przedsiębiorcom właśnie z branży budowlanej, ale nie tylko, także z tej branży zajmującej się ogrzewaniem nowoczesnym, energią nowoczesną, im brakowało. Patrząc na stoiska, patrząc na osoby, które nas odwiedzają, wiem, że było warto, ponieważ właśnie pytają, poszukują i pomp ciepła, i przydomowych oczyszczalni ścieków, i pytają o domy drewniane, także przeróżna tematyka tych targów. Chcieliśmy poszerzyć tę ofertę, żeby to nie było tylko spotkanie bezpośrednie wystawców z odwiedzającymi gośćmi, ale chcielibyśmy, żeby ci goście też wynieśli coś więcej, czyli dodatkową wiedzę, na przykład o tym, jak zakończyć budowę. I tego mogą się dowiedzieć też u nas. Mamy firmy z całej Polski, z branży budownictwo, z branży ogród, z branży energia. To jest ponad 50 wystawców, natomiast prezentuje się ponad 70 firm. Zapytam pana żartobliwie, do tej pory słowo winyl przeciętnemu użytkownikowi jakie kojarzyło się bardziej z płytą, ale chyba nie chodzi o płytę gramofonową w przypadku podłóg. Nie, jeśli chodzi o podłogi, to jest to produkt nie tylko na podłogę, wodoodporny w 100%, idealny na ogrzewanie podłogowe. Możemy Państwu zaprezentować nasz produkt firmy FinFit. Niestety nasze podłogi nie grają, ale mamy firmę, która nie dość, że sprzedaje, montuje jeszcze te podłogi i może u klienta indywidualnego w biurze, w firmie wszystko zagra tak jak powinno. Popularne panele, tak zwane panele laminowane, nie są wodoodporne, jest to płyta wiórowa. Nasz produkt jest w 100% wodoodporny, jest w wersji klejonej, w wersji na klik. Tak naprawdę najzwyklejszy użytkownik wystarczy, że odkurzy sobie podłogę, zagruntuje i może nasz produkt sam sobie w domu położyć. Państwo dzisiaj w konkretnym celu na targach? No ogólnie tak, żeby zobaczyć co jest, z czym możemy tutaj ten sobie wykorzystać. Piec gazowy nas interesuje i podłogi. No na razie przyglądamy się, patrzymy się również na ceny, na wygląd, na trwałość materiału, a później będziemy podejmować decyzję.